I jeszcze raz dzień dobry. Jest mi strasznie miło, że mogę Was powitać na prezentacji nowego brandingu Sherbi. Nadszedł ten moment. Naprawdę, nie wiecie, jak się w środku cieszę, że po roku pracy możemy wreszcie pokazać to, nad czym pracowaliśmy z dnia na dzień, i z tygodnia na tydzień. Strasznie jestem ciekawy Waszego feedbacku, bo mam wrażenie, że że pracując tyle nad jakimś projektem trochę, trochę, już straciliśmy dystans, a Wy będziecie mieli taką obiektywną, zewnętrzną y, ocenę. Y, chciałbym Wam o tym opowiedzieć, trochę tak jak nad tym pracowaliśmy, czyli y, pokazać to te puzle, które w finalnej wersji złożyły się na całościowy y, obraz y, tego, jak y, od dzisiaj y, będzie wyglądało Serbii. Te puzle, te warstwy, nad którymi pracowaliśmy, to Warstwa komunikacji, to jak chcemy mówić, jakich słów używać, to warstwa graficzna, oczywiście, która, która pewnie jest najbardziej atrakcyjna wizualnie, i do tego jeszcze sesja zdjęciowa, jako taki osobny puzzle i element. I właśnie od tej sesji zdjęciowej chciałem zacząć. Sesja zdjęciowa zrobiliśmy ją, kiedy branding był już powiedzmy zrobiony w 80%. Natomiast tutaj nastąpiła pewna zmiana i decyzja, dlaczego zdecydowaliśmy się na sesję zdjęciową, ale pozwólcie, że powiem wam, dlaczego to zrobiliśmy. A zrobiliśmy to, no, żeby zrozumieć, dlaczego tak zrobiliśmy, muszę Wam powiedzieć, czym zajmuje się Sherbi, bo zakładam, że, że nie, wszyscy, nie wszyscy nas znają. Sherbi tak w ogromnym i wielkim skrócie wdraża programy Employee Advocacy, dostarczamy wszystkie elementy. Natomiast to, co stoi u źródła, jest w naszym DNA, całą naszą filozofią, jest to, że uważamy, że yy, yy, wolimy rozmawiać z ludźmi niż z markami. Że kiedy mówią ludzie, jest to bardziej autentyczne, że ma to większy impact, wpływ, bez względu na to, czy myślimy o klientach, czy myślimy o potencjalnych kandydatach. No i tu dochodzę do sedna. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że mamy prawie wszystko gotowe, ale że Byłoby to pewną hipokryzją, gdybyśmy kupili zdjęcia ze stoka, stawili uśmiechnięte buzie osób w ładnych ubraniach, w pięknych przestrzeniach, jednocześnie mówiąc, że, że chcemy być autentyczni. Przecież w Szerbii mamy wspaniałych ekspertów, ludzi, którzy dzielą się wiedzą, z którymi się komunikujemy, więc stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem będzie zaangażowanie ich w ten branding naszych, naszych ludzi. No i tak właśnie doszliśmy do sesji sesji zdjęciowej. No i niemniej pozwolę sobie teraz pokazać Wam migawki tej sesji zdjęciowej, wrócę jeszcze do niej, bo przy sesji odkryliśmy bardzo wiele fajnych elementów, które mogą być pomocne, jeśli myślicie o brandingu, jeśli myślicie o sesji, podzielę się takimi dobrymi i, i, i złymi praktykami, które, które nam wyszły, ale nie przedłużając, zobaczcie, zobaczcie proszę migawkę z samej sesji. No i stało się, pierwszy raz pokazaliśmy oficjalnie logo Sherby, natomiast tylko przez chwilę i za chwilę do niego wrócę, bo chciałbym tą historię opowiedzieć wam od początku. Tak to koło i prace nad, nad brandingiem zaczęły się naprawdę wcześniej, nie aż tak wcześniej, jak Leonardo da Vinci, natomiast zaczę, zaczęliśmy od nakreślenia sobie kilku kierunków, takich linii kreatywnych, nad którymi się pochyliliśmy. I właściwie od samego początku, kiedy na nie patrzyliśmy, zobaczyliśmy. Zachwyciliśmy się tym kształtem, idealnym kształtem, jakim jest koło, i stwierdziliśmy, że być może to odważne, ale że wynaleziemy koło na nowo. I chcieliśmy zbudować cały koncept, który nie będzie prostym kołem, tylko całą identyfikację wizualną, która, która na pierwszy rzut oka nie będzie taka prosta, ale będzie wiadomo, że, że to jest Szerbi. No i zaczęliśmy rozglądać się, jak robią to. Jak robią to najlepsi. No i okazało się, że ten koncept nie jesteśmy pierwsi, co oczywiste. Natomiast, że są marki takie, które, które wykorzystując to koło, natychmiast kojarzą Wam się z danym brandem. I tutaj od razu myślicie: widzicie dwa koła nałożone na siebie i od razu myślicie Mastercard. No i fantastycznie. Mam nadzieję, że kiedyś Serwie też dojdzie do takiego etapu, że tylko zobaczycie sygnet naszego naszego logotypu i od razu będzie wiadomo, że to chodzi o szerbi, natomiast no jeszcze tam dzisiaj nie jesteśmy. Natomiast Mastercard na tyle, na tyle zbudował rozpoznawalność swojej marki, że zdecydował się chyba całkiem niedawno usunąć yy, yy, napis master, Mastercard, słowo Mastercard z logotypu, a i tak od razu wiemy yy, o kogo chodzi. Chciałoby się rzec bezcenne. Yy, no i tych kół wokół nas jest... Yy, jest całkiem sporo, jak się okazuje, tylko prze... już ich nie dostrzegamy. My w Serbii tutaj lubimy się śmiać i mamy team BMW i mamy team Audi, śmiejemy się i troszkę kopiemy po kostkach. Natomiast oczywiście bardzo przyjaźnie, no bo kierowcy BMW przecież mówią, że bardzo podoba im się podoba im się Audi, szczególnie jak widzą je we wstecznym lusterku. To oczywiście żarty, natomiast zacznijmy. Zacznijmy od why i tego, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się na, na rebranding i potrzebowaliśmy, y, potrzebowaliśmy y, opowiedzieć swoją historię na nowo. Jak ona wyglądała do tej pory? No, do tej pory nasze logo i nasz główny claim brzmiał tak: Sherby, Making Social, Selling Simple. Skoncentrowaliśmy się na programach, które koncentrowały się na zdobywaniu nowych klientów, docierania do, y, do prospektów i i zamienianiu ich w, w klientów. No i to w pewnym momencie zacząło nas ograniczać, bo przestało być prawdą. Tak naprawdę cały czas robimy sporo tych programów, natomiast coraz więcej robimy programów, których, które mają inne cele. Programy, których celem jest wzmacnianie employer brandingu, pokazywanie takiego thought leadership, pokazanie firmy jako lidera w danym obszarze, pokazywania wszystkich benefitów związanych z firmą, tego, co się w nich dzieje, projektów, tego, jak można się, jak można się w nich rozwijać. Dlatego potrzebowaliśmy opowiedzieć tą historię dużo szerzej. Potrzebowaliśmy większego parasola. To po pierwsze. Po drugie, no coraz śmielej Szerbi wychodzi za granicę. W tej chwili mniej więcej 15% naszych przychodów pochodzi spoza Polski, natomiast mamy apetyt na dużo więcej. Więc chcieliśmy, chcieliśmy wyjść za granicę i zbudować to całe no przede wszystkim po angielsku. No i tak to wygląda dzisiaj. A tak to będzie wyglądało od dzisiaj, czyli tak będzie wyglądało nasze logo. I tak będzie wyglądał nowy, tak brzmi nowy tagline Sherby. Sherby, make your people bath. Dlaczego, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki tagline, na takie zdanie? No, bo ono ma pewną dwoistość w sobie. To, co robimy, to sprawiamy, że wasi pracownicy yy, robią. Baz w social mediach, czujemy się z tym komfortowo, my im pomagamy to robić, dostarczamy platformę, content, narzędzia, tak, że, my, że, że chcą to robić i, i angażujemy się w to coraz bardziej i bardziej. Jednocześnie chcemy zachować naszą pszczelą tożsamość, a bas to jest ten dźwięk, który wydają, e, wydają pszczółki. No i teraz e, pozwólcie, że mam nadzieję, że nie wejdę w zbytnio detale, natomiast tutaj lubimy takie easter eggi, i, I detale, i drobiazgi, więc spójrzcie na sygnet. Ja mówiłem o tym kształcie idealnym i nie wiem, czy to jest oczywiste, ale spójrzcie, tutaj to są właśnie koła. Ten, jak ktoś powiedział, kwiatek, który nawiasem mówiąc może kojarzyć się z szerbi, z pszczołami, kwiatek to całkiem dobre skojarzenie, natomiast ten kwiatek to są po prostu koła, jedno nałożone na drugie. Spójrzcie dalej, spójrzcie w środek tego kwiatka. Ten kształt to jest heksagon, to jest kształt, Plastra miodu. Bardzo nam na tym zależało, żeby to było obecne w naszej identyfikacji. No, niektórzy twierdzą, że heksagon jest drugim najbardziej idealnym kształtem po kole. Jest, rzeczy zbudowane z tych kształtów są bardzo wytrzymałe. Są też bardzo no, idealnie, pozwalają pszczołom miodem wypełnić pewną powierzchnię. Także y, idziemy do przodu, ale zachowujemy naszą, naszą pszczelą tożsamość i to jest tak naprawdę fundament, na którym, na którym chcemy budować. Y, co dalej? Zaparkuję teraz ten wątek yy, grafiki, ten wątek loga i chciałbym pokazać, jak rozwijaliśmy komunikację, wording, tą warstwę, taką, którą będziemy tłumaczyli, mówili, jaką dajemy wartość. Jakie jest value proposition Sherbi. Yy, zdefiniowaliśmy sobie ponad 100 haseł, i drogą eliminacji dochodziliśmy do takich, które wydają nam się, że najdokładniej, w najbardziej taki atrakcyjny sposób opisują korzyści z tego. Co robimy dla firmy i tego, jacy my jesteśmy. No i posłuchajcie, to są, wybrałem kilka dosłownie zdań, które, które najbardziej nam się podobają, które najlepiej nas definiują. Najlepsi influencerzy Twojej marki siedzą przy biurkach obok. To jest strasznie strasznie dobre zdanie, ono świetnie oddaje to, jak zamieniamy pracowników waszych firm, my nazywamy ich ambasadorami, ale to są influencerzy, być może to są mikroinfluencerzy, być może nanoinfluencerzy, natomiast na pewno nie są to tacy influencerzy w rozumieniu celebryci, którzy, do których marki przyklejają swoje, swoje brandy i jednego dnia jest to, nie wiem, mleko, drugiego dnia kanapka, trzeciego dnia stacja benzynowa, tylko wasi pracownicy rozumieją wasze produkty, wasze rozwiązania, rozumieją segment, w którym się poruszacie, rozumieją jaka jest przyszłość waszej branży, dlatego są dużo bardziej merytoryczni, zaangażowani i, i, i to, jak się komunikują, ma no, dużo, dużo większy sens, a przede wszystkim jest to, jest to takie ciągłe, nie jest to takie punktowe. O nowym spojrzeniu na komunikację, to podejście, które proponujemy naszym klientom, ono ono je odwraca, to znaczy, zaczynamy komunikować się w takim modelu jeden do wielu. Znaczy, tradycyjnie komunikujemy się jeden do wielu, a to zmienia na wielu do wielu, no bo nagle nasi pracownicy zaczynają opowiadać historie dotyczące naszej firmy, tego jak ona wygląda, jaką ma tożsamość o naszych rozwiązaniach produktach. I to zdanie, które tutaj zdefiniowaliśmy, brzmi tak. Jeśli chcesz dotrzeć do tysięcy uszu, zacznij mówić setkami ust. To zdanie świetnie pokazuje. Skalę, jaką jesteśmy w stanie wygenerować, bo te zasięgi są naprawdę imponujące. Kiedy, y, kiedy patrzymy do naszej platformy, do Sherbi, która oczywiście mierzy to wszystko, statystyki, y, analizuje, jakie są zasięgi, jak wasz kontent dociera do grupy docelowej, to okazuje się, że to jest naprawdę imponujące. Y, jeśli wyobrażycie sobie 20, 30, mamy programy na setki, a nawet tysiące na cały świat pracowników, którzy są w to zaangażowani, to jeśli przemnożycie to sobie przez dwa posty tygodniowo, razy liczbę pracowników, razy liczbę postów w miesiącu, to naprawdę wynik rzędu 400, 500, 600 postów, które generują setki tysięcy zasięgów w skali miesiąca, to nie jest żadne, żadne wyzwanie. Także docieramy bardzo szeroko, ale też bardzo jakościowo do, do grupy docelowej. Angażując pracowników w komunikację, podajesz swojej marce mikrofon. To jest, to jest właśnie to, że wasza firma zaczyna być dostrzegana, bo zaczyna nadawać w takim, takim trybie ciągłym. I to też świetnie oddaje kolejna, kolejna propozycja, która mi osobiście bardzo się podoba. W komunikacji nie chodzi o to by podnieść decybelę, ale by zwiększyć liczbę głośników i rozstawić je w różnych miejscach. Czy nam się to podoba? czy nie Dzisiaj coraz więcej czasu spędzamy w social mediach i i po prostu nasi klienci, wasi, wasi potencjalni kandydaci, oni tam są. I to pozwala ten tryb takiej komunikacji, wchodzimy w taki tryb nigdy nie przestawaj nadawać, bo w dużych firmach dzieje się mnóstwo rzeczy. Natomiast ten taki tradycyjny model informuje o kampaniach, mówi, jakie mamy wspaniałe produkty, że mamy promocje. Tych historii i wątków jest dużo, dużo więcej. Czasami dowiadują się o tym pracownicy z komunikacji wewnętrznej. Dzisiaj bardzo często o tym, co się dzieje w firmie, dowiadują się z LinkedIna, z mediów społecznościowych. Kiedy oni zaangażują się w opowiadanie tych historii, to, to jest mnóstwo małych głośniczków, które budują taką spójną, dużą narrację i pozwalają docierać, docierać szeroko. Nie zostawiamy oczywiście social sellingu. Myślę, że handlowcy doskonale zgodzą się z tym zdaniem. Szczególnie tacy z B2B, którzy, którzy budują relacje z potencjalnymi klientami, jeśli oczekujesz konwersji, zacznij konwersację. LinkedIn to, to wielka impreza networkingowa, gdzie są wasi klienci obecni i potencjalni, i kiedy z nimi rozmawiamy, to ta relacja się buduje. I tych rozmów, i tych potencjału do rozmów, i możliwości zaczęcia mamy mnóstwo. To chyba wszyscy doskonale wiecie. Dalej w komunikacji. Natomiast w takiej warstwie naszej pszczelej, tutaj zadziały się dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wiem czy niestety, pożegnaliśmy się z pszczółką. Nasza pszczółka była urocza, być może troszkę infantylna, natomiast była zupełnie niespójna w tym kierunku, w którym chcieliśmy iść. Natomiast ta pszczela tożsamość jak najbardziej z nami zostaje i Chyba widzieliście, że, że tak się komunikujemy, ja, my tak robimy wewnętrznie. Ja wysyłając maila zwykle zaczynam go od hej pszczoły, bo tak siebie nazywamy. To jest fantastyczna metafora pszczół, yy, ula w odniesieniu do firmy, od tego jak pracujemy i tak chcemy się też komunikować na zewnątrz. Mówić czy to się opyla, że tu się roi, odroi i uzywać, używać tych wszystkich małych smaczków. Zasięgi, że ulala, o co lata w nowym algorytmie LinkedIna. Tego cały czas od Sherby będziecie dostawali i to, i to będzie ten styl, który chcemy jak najbardziej utrzymać. No i teraz chciałbym zacząć łączyć te kropki. Mamy warstwę graficzną, na razie prościutką, i, i warstwę komunikacyjną. Zacznijmy od czegoś prostego. Proste zdanie i obrazujące je koła. Wiem, że to jest proste, natomiast lubimy proste rzeczy, bo one mocno przemawiają. Jeśli chcesz dotrzeć do tysięcy uszu, zacznij mówić setkami ust. I z tych naszych kół jesteśmy w stanie zbudować proste rzeczy, natomiast jesteśmy w stanie też zbudować całą linię kreatywną, która będzie rozpoznawana na pierwszy rzut oka i będzie wzmacniała to, co chcemy powiedzieć grafiką. Zwróćcie też uwagę, że zdecydowaliśmy się dodać dwa kolory do, do palety. Do palety Szerbi. Tutaj widzicie jeden z nich, widzicie kolor y, fioletowy. Powiem szczerze, że dla mnie to jest odkrycie i bardzo fajne zaskoczenie, jak kolor, który w głowie nazywam milkowym, jak wspaniale ten fioletowy y, komponuje się z żółtym y, i z czarnym. Y, zobaczcie, to jest tylko jeden wzór graficzny i jedno hasło. Dodaliśmy do tego kolor i zobaczcie już, ile tworzy się możliwości. A, oczywiście. oczywiście Układów jest, tych układów jest znacznie, znacznie więcej. One są proste, ale wydaje mi się, że bardzo takie przemawiające. No i wracam do sesji zdjęciowej, bo ona, gdy zdefiniowaliśmy już linie graficzne, dała nam niesamowitego kopa, jeśli chodzi o, o wszystkie materiały, o to, jak nas postrzegacie. Od czego zaczęliśmy sesję zdjęciową? Od kupienia miliona rzeczy, które będą żółte lub w naszych kolorach na Allegro. Powiem szczerze, zadzwoniła do nas w pewnym momencie nasza księgowa i powiedziała: Marcin, wytłumacz mi, po co Szerbi jest potrzebny żółty kapok, koło ratunkowe, kask robotnika i żółte paletki do ping -ponga. co ja mam z tym zrobić. A to wszystko na potrzeby sesji. Szczerze mówiąc, gdybym miał powiedzieć, to 80% pracy którą, żeby wycisnąć potencjał sesji, dzieje się przed sesją. Czyli myśmy tutaj zaplanowali nie tylko rekwizyty, które wiedzieliśmy, że chcemy użyć, ale zaplanowaliśmy konkretne ujęcia. Wzięliśmy hasła, które mieliśmy zdefiniowane wcześniej i rozpisaliśmy sobie, w jakiej, z jakim rekwizytem i w jakim ujęciu chcielibyśmy je potem wykorzystać i Wam pokazać. Do tego też zastanowiliśmy się nad takimi uniwersalnymi rzeczami, no bo każda firma bierze udział w eventach, każda firma na coś zaprasza, każda firma chce powiedzieć, zajrzyj tutaj, kliknij, tutaj pobierz i, i, i narysowaliśmy sobie takie scenki ludzi, którzy, którzy pokazują różne rzeczy, które będą ponadczasowe i będziemy mogli je wykorzystywać później. No i teraz dokładam trzecią kropkę i zobaczcie, to dalej jest cały czas proste, i to jest kolejna linia, którą możemy wykorzystywać, ale zobaczcie. To jest coś innego, a jednocześnie cały czas jest spójny, bo mam nadzieję, że pewnie tego jeszcze na pierwszy rzut oka teraz nie widać. Natomiast moim marzeniem jest, żeby na pierwszy rzut oka, tak jak, tak jak widzicie Mastercard'a, to żebyście widzieli, że pomimo tego, że to jest trochę każde z innej parafii, to że to jest Sherbi. To cały czas jest jedno hasło, natomiast mamy tutaj Paulinę z mikrofonem i w ramce z Francuzów, która mówi, że angażując pracowników w komunikację podajesz swojej marce mikrofon. I możemy tutaj, dokładając kolejne warstwy kolorów. Y, tych kół w różnych ujęciach, y, uzyskujemy no, olbrzymią, olbrzymią elastyczność. Zobaczcie też, jak to wygląda już na żywych dokumentach, na żywych materiałach Szerbii. Za chwilę powiem, y, gdzie możecie je pobrać. One są wszystkie gotowe. Y, każda jest inna, są różne kolory, y, y, są tu roje ułożone, połączone te kulki, ale za każdym razem jest to y, Szerbii. No i to są takie, powiedzmy, najważniejsze rzecz, na której skupiliśmy się w pierwszym rzucie, no ale potem pomyślmy, dobra, jeśli chcemy, żeby to było spójne, całościowe, żeby to było takie 360, no to musimy zadbać też o mniejsze rzeczy. No i te mniejsze rzeczy to na przykład yy, nasze pudełka, nasze... Pudełko, nasze Nasze opakowania, nasze gadżety, które, które rozsyłamy no, w sporych ilościach w różnych konkursach i po prostu dzielimy się z naszymi, z naszymi klientami. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Myślę, że będzie strasznie miło osobie, która dostanie od nas na przykład nową bluzę Sherbi, że będzie jej strasznie miło, jak dostanie to w takim pudełku i od razu będzie, e, e, będzie wiadomo, że, że to jest po prostu przesyłka od Szerbi. Tego są oczywiście bluzy, do tego są różne rzeczy. Planujemy teraz całą ofensywę gadżetową na zbliżające się, mam nadzieję, lato, które zostanie, zostanie z nami najdłużej. No i teraz zataczam koło i wracam do sesji zdjęciowej, bo chciałem powiedzieć o niej dwa słowa więcej. Tutaj chciałbym Wam pokazać to w takim ujęciu, takiej mikrohistorii, czyli samą sesję, zobaczycie ujęcie, jak byliśmy po prostu w studio, pamiętam Wam, jak znaleźliśmy to studio, potem zobaczycie efekt danego ujęcia, czyli już takie piękno odbrowione zdjęcie i potem zastosowanie tego zdjęcia w kolejnym y, materiale. Zobaczcie proszę i za chwilę to skomentuję. Uśmiecham się, jak przypominam sobie te ujęcia e, sesji. E, ona składała się, powiedziałbym, z dwóch części. Pierwsza część ta zaplanowana, kiedy przyszliśmy i, i dokładnie wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. I to trwało mniej więcej do, no nie wiem, powiedzmy większą część dnia, powiedzmy do 13, 14 udało nam się to zrealizować, no bo przyszliśmy z bardzo konkretnym planem. Natomiast potem zamówiliśmy pizzę, trochę adrenalina nam opadła, trochę się zmęczyliśmy i potem zaczęła się zupełnie spontanicznie taka... Powiedziałbym integracyjna część, która wyszła chyba nawet lepiej niż ta pierwsza. To znaczy, ktoś włączył muzykę, ktoś poszedł do sklepu i kupił Prosecco i nagle ktoś zaczął tańczyć, i nagle nasz fotograf zrobił mu zdjęcie i to uruchomiło całą, całą fajną nową energię, gdzie zrobiliśmy mnóstwo, mnóstwo fajnych zdjęć. Jeśli mowa o samej sesji, no to nie sposób tutaj nie wspomnieć o fotografie. Fotografa zaczęliśmy szukać od czego? No od posta na LinkedInie. Umówiliśmy się, zdefiniowaliśmy, czego szukamy, zgłosiło się wiele osób. Wybraliśmy trzy, porozmawialiśmy z nimi i ostatecznie zdecydowaliśmy się na Daniela Remiana. Daniel Remian, naprawdę z czystym sumieniem polecam tego człowieka. Skromny, mega profesjonalny człowiek, który, yy, który delikatnie namisterował, który poprawiał, który inspirował, ustawiał nas na nowe sposoby. Umówiliśmy się z nim na 50 zdjęć obrobionych po sesji. Daniel wysłał nam 500 tych zdjęć. Siedzieliśmy nad nimi tydzień i nie potrafiliśmy wybrać 50 najlepszych. Zaproponowaliśmy mu ryczałtowe rozliczenie za wszystkie. Daniel się zgodził, kupiliśmy 500 zdjęć i to była chyba najlepsza inwestycja, inwestycja jaką zrobiliśmy w tym, w tym brandingu. Studio, obejrzeliśmy kilka obiektów. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na, na UV studio na trakcie lubelskim. Świetne miejsce, głównie dlatego. Że jest przestrzeń, w której trwa praca, ale jest przestrzeń, gdzie można odpocząć, wziąć prysznic, przebrać się, bo sesja to jednak bardzo dużo czekania, yy, bardzo dużo przygotowywania się, także też serdecznie polecam Wam to miejsce. No i tutaj dochodzę do wielkiego, kolejnego puzla elementu strona internetowa. Jeśli wszystko poszło dobrze, to trzymam kciuki, ta strona działa. Bardzo zależało nam na tym, żeby to nie była taki landing page, który dzisiaj y, otworzymy i za chwilę będziemy uzupełniali, tylko tam jest naprawdę mnóstwo kontentu i treści. Wszystkie e-booki, wszystkie case study, y, cały opis platformy, to wszystko jest tam, także y, zachęcam i skromnie proszę o wasz feedback. Nieważne, czy on jest y, czy wam się to podoba, czy nie. Te prace będą trwałe, bo za chwilę uruchomimy je w kolejnych, w kolejnych językach, i tutaj muszę powiedzieć o Wise People, z którymi robiliśmy tę stronę. Naprawdę świetna współpraca, świetny partner. Życzę każdemu, być może nie najtańsza firma, ale jeśli chodzi o jakość wykonania i to sposób współpracy, naprawdę serdecznie polecam. Tu też słowo komentarza. Zdecydowaliśmy się rozdzielić yy, stronę i tego, kto nam zrobi strony od brandingu. Stwierdziliśmy, że są agencje, które są świetne w brandingu, które są świetne w yy, w robieniu stron internetowych i digitalowych rzeczy. Natomiast e, trudno kogoś, to, kto się zna na wszystkim. Także sam branding zrobiliśmy z kubą z komunikatu. Stronę zrobiliśmy z Wise People, których, których serdecznie Wam polecam. E, no i cóż, to chyba tyle ode mnie. E, to są pszczoły, które wszystkie pracowały, e, pracowały nad e, tym brandingiem. Tak e, wygląda nowe, e, nowa stylowa Sherby. Powiedzcie, co o tym myślicie, dajcie nam feedback, a Karol na pewno zaraz jeszcze mnie tutaj zgryluje, bo ten projekt trwał strasznie długo, także oddaję głos do studia i czekam na Słuchary.